trwa walka o życie Krystiana Rępały. Do szpitala w Jastrzębiu-Zdrój przyleciał wczoraj profesor Jan Talar. Krystian został zbadany i zdiagnozowany. Teraz organizm specjalną metodą będzie pobudzany. Trzeba jednak spokojnie czekać na rezultaty nawet do kilku tygodni. Najważniejsze, aby w najbliższych dniach nie wystąpiły komplikacje. W tej chwili za wcześnie jest, by mówić o rokowaniach. Jest jednak szansa i wierzymy, że Krystian wygra ten wyścig. Tak brzmi komunikat na oficjalnej stronie internetowej Unitarnów. We wtorek o godzinie 19 w kościele parafialnym w Tarnowcu zostanie odprawiona msza święta w intencji powrotu do zdrowia Krystiana. Piłkarz Termaliki Bruk Betu Nieciecza Artem Puticew znalazł się na liście rezerwowej kadry Ukrainy, która przygotowywać się będzie do tegorocznych Mistrzostw Europy we Francji. Na wiosnę Puticew został powołany na kadrę i zadebiutował w pierwszej drużynie. Artem przeszedł w zimowym okienku transferowym z Metalista Charków właśnie do drużyny trenera Piotra Mandrysza. Przypomnijmy, że reprezentacja Ukrainy jest grupowym rywalem Polaków.